nasze poczynania i szkółkarzy, i sadowników mogą zniszczyć jakieś wymyślone problemy sieci handlowych, których jestem tu na bieżąco w październiku. Po prostu wracam z jakichś tam spotkań. Proszę się podzielać. No, jestem trochę zdruzgotany ze względu na to, że próbowali sieci handlowe do naszej branży sadowniczej się dobrać poprzez pozostałości środków ochrony roślin. Nie za bardzo to się udało, wszystko okazało się, że jest dobrze, albo bardzo dobrze. Czyli mamy zdrowe jabłka. Mamy zdrowe jabłka. To w tej chwili jest problem zero tolerancji dla jakichkolwiek uszkodzeń. Zarobić, wszystko w ogonku, 80% wybarwienia. Tego nie ma, tego nie da się zrobić. To się udało zrobić w ubiegłym roku, kosztem oczywiście, to się da zrobić, ale kosztem sadowników i to zupełnie grupy producenckie czy sortownie zniszczą branżę. Także musimy w jakiś zdecydowany sposób zareagować na wygórowane oczekiwania sieci. I to dotyczy nie tylko Polski, to dotyczy również całej Europy, bo ktoś na papierze może sobie coś napisać, a to jeszcze trzeba zrobić w praktyce. A odczujemy to niestety w tej chwili wszyscy. Sieci nie wiedzą, że sytuacja w tym roku jest zdecydowanie mniej jabłek, gorszej jakości. Dotyczy już na przykład rdzawień na odmianie szampion. Wytłumaczenie sieciom zajęło mi 10 dni ostatnich, że to jest problem przymrozkowy, fizjologicznie można to wytłumaczyć, natomiast oni tego nie rozumieją. Nie rozumieją ludzie, którzy są odpowiedzialni tak naprawdę za naszą egzystencję, bo oni robią zakupy, oni decydują od kogo, oni decydują jak, a często są to laicy. Często znowu się pojawia problem, dlaczego banan jest taki, jaki jest, a ogórek jest taki i w jabłku zaczynamy też szukać... Tak, ale podejrzewałem o ignorancję urzędników Brukseli, czasami, no, jeżeli mówimy o tym bananie, z Wysp Kanaryjskich, natomiast dotyczy to również kupców w polskich sieciach, bo to są wymyślone rzeczy na papierze, które się w praktyce nie mają odzwierciedlenia tak naprawdę. I to dnia dzisiejszego, początek października, dotyczy wielu sieci, wiele jabłek wraca z powrotem z magazynów. Mieliśmy bardzo silne wiatry, są jakieś obicia. Jest to przyroda, jakoś z natury. Natomiast nie jest to fabryka, to my wiemy, sadownicy, jak dotrzeć do konsumentów i decydentów na rynku. Chyba dobrym przykładem było nasze spotkanie na początku września we Francji. Spotkaliśmy się z prezesem Związku Sadowników Francuskich, który powiedział nam, że oni jako związek organizują spotkania coroczne z dystrybutorami i z sieciami i ludźmi, którzy zajmują się handlem, mówiąc im o tonażu, mówiąc im o jakości danego sezonu, bo każdy sezon jest inny, co mogą oczekiwać, oni muszą być na to przygotowani. My niestety, to jest nasz błąd, my tego nie zrobiliśmy, a powinniśmy zrobić takie spotkanie, jest to do zrobienia, bardzo łatwo, według mnie, i ściągnięcie wszystkich sieci, w końcu, nie wiem, no, przykład jednej Biedronki, która jest dostawcą około 20%, no, ponad 15% jabłek na krajowym rynku, czyli to już jest gracz, no, potężny, żeby wiedział, jaka jest sytuacja, czego oczekiwać od jakości, jakiego rozmiaru, jakiego wybarwienia, jakich problemów, na przykład właśnie z tym rdzawieniem, by było to łatwiej dla nas, łatwiej wystartować w nowy sezon. Każdy sezon jest inny. Ubiegły był idealny, jabłko, nie myśleli, że w tym roku będzie też tak. I są potężne problemy w tej chwili. Czyli kosztem sadowników. Rozmawiajmy, nie tylko my sadownicy, nie tylko my szkółkarze sadownicy, ale również apelujemy do handlowców, rozmawiajcie z sadownikami, dlatego że jeżeli będziemy rozmawiali, wszyscy będziemy wiedzieli, czego oczekujemy, czego chcemy. I musimy jedno sobie uzmysłowić, że staramy się wszyscy robić to jak najlepiej, natomiast pracujemy na żywym organizmie, pod chmurką, w różnych warunkach. Niestety zmienność rok do roku jest i ona będzie, więc
jeszcze raz apeluję o zdroworozsądkowość w handlu i zapraszam do dyskusji. To może być misją dla naszego pokolenia, to co robimy, ale dla następnego pokolenia to misją może nie być. I oni stwierdzą, że to nie jest tędy droga, bo to musi nam dać jakieś ekonomiczną satysfakcję, wyniki finansowe. A takie proste decyzje decydentów sieci czy eksporterów mogą branżę zniszczyć na jeden sezon. Jeden sezon może wystarczyć, żeby ktoś się zniechęcił i szukał innego zajęcia. A śmieszne jest, że w Polsce na jesieni, gdzie to jabłko powinno być ogólnie dostępne, nie wiem co, całe samochody są, wracają z centralnych magazynów ze względu na wyimaginowane problemy jakościowe. Czyli, to są wymyślone problemy. Czyli brak zdroworozsądkowego podejścia do sytuacji, w jakiej znaleźli się sadownicy w roku 2019. Każdy jest inny, a ten jest znów diametralnie różny od roku ubiegłego. Wszyscy mówili, możemy go porównać do roku 17, ale chyba też nie. Zdecydowanie jabłek jest mniej niż w 17 roku. Zobaczymy. Szukajmy tych rozwiązań. Sadownikom życzmy, są w trakcie zbioru, więc dobrych zbiorów, dobrej ceny, satysfakcjonującej ceny, tak żeby ekonomia się spinała i dobrych relacji z handlowcami, bo to dzisiaj jest najbardziej dla sadowników istotne, ażeby były dobra płaszczyzna porozumienia z handlem, czy to poprzez grupy, czy bezpośrednio z sieciami. To wszystko zależy, kto z kim, gdzie, jak współpracuje. Apelujemy o zdroworozsądkowość. Myślę, że szkółkarze z sadownikami rozmawiają i będą rozmawiali, więc na tej płaszczyźnie myślę, że do porozumień będzie dochodziło i my jako szkółkarze możemy deklarować to, że będziemy wychodzili zawsze naprzeciw temu, co oczekują od nas sadownicy i głos dla nas jest najważniejszy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.